jakby rozpatrując realia Dortmundu, to wiemy, że przyszedł do tego klubu chłopak z J-League, Cerezo Osaka, 13-krotny reprezentant Japonii Kagawa, i on od pierwszego spotkania w zasadzie jest gwiazdą tego zespołu. Przez drugiej ligi japońskiej ma jakby niekwestionowaną pozycję w drużynie trenera Kloppa. To jest brylant, to jest super talent, nie? To my też chcielibyśmy, żeby Lewandowski był takim super talentem, Kagawa takim super talentem, jest Lewandowski po prostu nie. No, ja znam Lewandowskiego dobrze, Kagawa takim super talentem, jest Lewandowski po prostu nie. No. Ja bym powiedział tak, my też, i to my dziennikarze, myślę, kibice, robimy to świadomie, że chcemy mieć gwiazdy, mamy potrzebę gwiazd. Natomiast no, to życie trochę czasami weryfikuje. Ja myślę, że ono nie zweryfikuje na tyle Lewandowskiego. Paweł, ja znam Lewandowskiego dobrze. No, szukam logiki, szukam jakby klucza, którym... Ja w tej krytyce to się strasznie zastrzegł, że bardzo go lubi, w ogóle super chłopak, fajny charakter. Lubię go. No. Ale ja go też lubię, natomiast się nie nadaje, no po prostu, trzeba... I to tak wszystko jest okej? Okay? No nie jest okej. Okay. Wydaje mi się, że znam Lewandowskiego dobrze. Dziś to wszystko. Paweł Wojtala był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wojciech Kowalczyk, dziękuję. Roman Kołtoń, też wam uprzejmie dziękuję, a państwu życzę dobrej niedzieli i wielu emocji w tym tygodniu.